Dobry wieczór! Listopad dla nas, łotewskich Polaków, jest miesiącem szczególnym, ponieważ obchodzimy dwie daty związane z niepodległością naszych ojczyzn. 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości Polski, a 18 listopada Dzień Ogłoszenia Niepodległości Łotwy. Data 11 listopada 1918 roku jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Marzenia urodzonych i wychowanych pod zaborami w końcu się ziściły. Obchodząc 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pragniemy przedstawić Państwu migawki z uroczystości i koncertów z poprzednich lat. Pomimo, że żyjemy daleko od ojczyzny, pielęgnujemy polską kulturę, tradycje, język i wiarę katolicką, która przez wieki kształtowała nasz naród. Niech nasza dzisiejsza wiązanka występów artystycznych podtrzyma i wzmocni duch patriotyzmu w waszych sercach. Dziś w całej Polsce brzmi mazurek. Dziś radości kanonada. Witamy wszyscy niepodległość i 11 listopada. Święto Niepodległości przetrwało w tradycji i świadomości Polaków jako bardzo ważny dzień, będący wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, które walczyły o niepodległą ojczyznę. Oddajemy hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. Płacili za to krwią i życiem. To tu zebrano prochy z najdalszych frontów świata. Dumny grobowiec w kamieniu. Bezimienna mogiła w kwiatach. To tu niejedna z matek ciężko głowę pochyla, jakby nad grobem własnego zaginionego syna. To tu się chylą sztandary, płyną laurowe wieńce. To tu przysięgamy szepcąc wojny już nigdy więcej. Jesteśmy im wdzięczni za to, że nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę i oddajemy im cześć za to wielkie poświęcenie. Nie noszą nam pasów, lecz szary i strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża.
piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa zaraszą, przed nimi drzewa naszą Polskę idą w bój. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa zaraszą, przed nimi drzewa naszą Polskę idą w Yeah.
Żadna impreza obchodów niepodległości nie odbywa się bez udziału zespołu tańca ludowego Kukułeczka w strojach ułańskich. Jak zwykle w imprezach bierze udział dyneburski chór Promień. Maszerują strzelcy, maszerują, na ramieniu błyszczą szary strój, a przed nimi strzelcy salutują, poza naszą Polskę idą w bój. Maszerują strzelcy, maszerują, na ramieniu błyszczą szary strój.
układ taneczny Ułani Ułani w wykonaniu zespołu tańca ludowego Kukułeczka kreuje atmosferę dawnych czasów. Niejedna panienka za wami poleci, hej, hej, Ułani, malowane dzieci. Niejedna panienka za wami poleci, hej, hej, Ułani, malowane dzieci. Niejedna panienka za wami poleci, niejedna panienka i niejedna wdowa za wami Ułani polecieć gotowa. Hej, hej, Ułani, i niejedna wdowa za wami Ułani polecieć gotowa. Hej, hej, Ułani, i niejedna wdowa za wami Ułani polecieć gotowa. Jedzie Ułani, jedzie, szablą pobrzękuje. Uciekaj, dziewczyna, bo ci pocałuję. Hej, hej, Ułani, szablą poprzykuję. Uciekaj, dziewczyna, bo ci pocałuję. Hej, hej, Ułani, szablą poprzykuję. Uciekaj, dziewczyna, bo ci pocałuję. Mury. Piosenka napisana w 1978 roku przez Jacka Kaczmarskiego do melodii piosenki słup katalońskiego pieśniarza Luisa Lacha. Podczas uroczystości w 2013 roku w wykonaniu młodzieży polskiej z Kukułeczki zabrzmiała pierwszy raz. Zabrzmiała uroczyście i patriotycznie. Wyrwij mną zęby krat, zerwij kajdany, wołam tak, a mury runą, runą, runą i poczego stary świat. Wyrwij mura, zęby krat, zerwij kajdany, wołam tak, a mury runą, runą, runą i poczego stary świat. Murą zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Przypomnijmy dzisiaj również finał koncertu sprzed 2 lat, kiedy Krystyna Kunicka i Olesia Aksienionok zaśpiewały tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. W czasie wykonania ostatnich zwrotek piosenki cała sala na stojąco ze łzami w oczach śpiewała. Było ciemno, więc niewiele co widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pokoju powstałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam i widziałam, było ciemno, że słyszałam wciąż do przedstawicieli.
Jesteśmy przekonani, że duch patriotyzmu, jak i pamięć o wydarzeniach sprzed wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Troska o wartości, które wywalczyli nasi przodkowie, musi być żywa i jednoczyć. Nigdy nie może nas rozdzielać. Szanowni widzowie, nasz dzisiejszy program, w którym przedstawiliśmy najciekawsze momenty z koncertów poprzednich lat, dobiegł już końca. Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tą znamienną datą 11 listopada o godzinie 11 zapraszam Państwa na uroczystość przy Krzyżu na Słobódce. 13 listopada w Polskim Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego o godzinie 12 odbędzie się apel. Natomiast w niedzielę 15 listopada o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego na Nowym Forsztacie zostanie odprawiona msza święta za ojczyznę. Po mszy świętej koncert zespołów amatorskich z Centrum Kultury Polskiej. Dziękuję za wspólnie spędzony z nami czas. Do zobaczenia w następnych akcentach polskich.